Cześć, dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacać do Xperi X Performance? Przede wszystkim, żeby to miało ręce i nogi, to przed oglądnięciem tego filmu zapraszam Was do karty, gdzie znajdziecie recenzję Xperi X. Ze względu na to, że telefony są bliźniaczo podobne i różnią się jedynie małymi mankamentami, przed zobaczeniem tego filmu polecam Ci właśnie zobaczyć tę recenzję Xperi X, dlatego że tam mówiłem o wszystkich featurech tego telefonu, co mi się w nim podobało i co nie podobało, a dziś chcę poruszyć temat, czy warto dopłacać kilkaset złotych do tego, żeby dostać najlepszy telefon Sony obecnie na rynku, czyli Xperia X Performance. Wygląd dokładnie taki sam, tutaj akurat różowe złoto, ładny telefon, podobała mi się Xperia X, X Performance też nie jest inaczej, ciekawy model telefonu, który mi się podoba. Różnica, 148 gramów waży Xperia X, 164 waży Xperia X Performance, jest ona cięższa niż Xperia X. Minimalna różnica, dobrze leży w dłoni, w nią więc żadnego tutaj zastrzeżenia. Drugą sprawą jest wodoodporność. Ten telefon ma certyfikat IP68, co pozwala na zanurzenie go teoretycznie w wodzie do 30 minut na głębokości maksymalnie 1 metra. Natomiast Sony broni się tym na swojej stronie internetowej, że można tylko zachlapać ten telefon. Więc do codziennych sytuacji jest to naprawdę fajna funkcja. Nie wiem dlaczego tylko Xperia X Performance ma tą funkcję, no na pewno przez to, żebyśmy wiedzieli za co dopłacamy. Xperia X ma dokładnie taką samą konstrukcję. Nie sprawdzę czy jest wodoodporna, bo na to Sony mi nie pozwoli. Natomiast tutaj jak najbardziej ta wodoodporność jest. Trzecią najważniejszą rzeczą jest różnica w procesorach. Snapdragon 820 versus Snapdragon 650. Czyli tutaj mamy flagowy podzespół, który niestety nagrzewa troszeczkę ten telefon. Przy na przykład grach, czy bardziej wymagających czynnościach, ten telefon robi się cieplejszy niż Xperia X. Xperia X chodziła bezbłędnie na Snapdragonie 650, dlatego że nakładka Sony jest naprawdę dobra i jest dobrze zoptymalizowana do podzespołów tego producenta. No i muszę przyznać, że nie narzekałem, nie brakowało mi mocy w Xperia X, natomiast jeśli jesteś graczem, Xperia X Performance bardziej przypasuje Ci do gustu. Tutaj gry chodzą lepiej, wyniki takie syntetyczne testów także są lepsze, natomiast w codziennym użytkowaniu, takim klasycznym, zwykłym, nie jest widoczna aż tak bardzo ta różnica podzespołu. Poza tym wszystko jest dokładnie to samo. Ten sam aparat, ta sama ilość RAMu, dokładnie te same podzespoły użyte poza tym procesorem, ten sam wygląd, bardzo dobry aparat, przedni i tylny, no i właściwie to jest wszystko, cała Xperia X Performance. Czy ja bym osobiście dopłacił? Nigdy w życiu, dlatego że różnica w cenie jest znacząca i za tą cenę mogę sobie kupić jeszcze jednego smartfona, więc po co mam dopłacać do Xperii X Performance? Czy telefon mi się podoba? Jak najbardziej, dlatego że lubiłem Xperię X. Niestety z ceną się nie zgadzam zupełnie, dlatego że jest ona horrendalna. No i to właściwie tyle, co chciałbym Wam powiedzieć, więc jeśli pytacie mnie, czy dopłaciłbym do Xperii X Performance, odpowiadam nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zapraszam także do pozostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał, a także do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Czołem!